Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was z historią niepodobną do żadnej, którą do tej pory przedstawiałam tutaj na kanale. Będzie to bardzo niejednoznaczna sprawa, w której nadal pozostaje wiele sprzecznych i skrajnych opinii, dlatego tym bardziej jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat. Będzie to historia tragicznego finału przyjaźni dwóch mężczyzn, Rafiego i Davida. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Rafi Kodikian i David Coughlin byli najlepszymi przyjaciółmi od czasów studiów. Obaj mieszkali w Bostonie, w stanie Massachusetts. Rafi miał 25 lat, a David był od niego o rok starszy. Rafi skończył studia dziennikarskie i pracował jako asystent reportera w Boston Globe. Jest to jeden z największych bostońskich dzienników. Sam również od czasu do czasu pisał własne teksty do gazety i były to głównie artykuły o podróżach. David z kolei był analitykiem ruchu drogowego. Przyjaciele widywali się praktycznie w każdy weekend, urządzali wspólne wypady do Filadelfii, spędzali wieczory na plaży i chodzili na bilard. Świetnie się ze sobą dogadywali, mieli bardzo dobre relacje i potwierdzali to wszyscy, którzy ich znali. W piątek 30 lipca 1999 roku mężczyźni wyruszyli w podróż samochodem z Bostonu do Kalifornii, gdzie David planował rozpocząć studia magisterskie. Początkowo miał w planie podróżować sam, ale zdecydował się przełożyć wyjazd na później, żeby mógł dołączyć do niego najlepszy przyjaciel. Z ich dwojga Rafi miał większe doświadczenie w podróżowaniu po kraju, ponieważ 2 lata wcześniej spędził aż 10 tygodni jeżdżąc po 25 stanach i spędzając większość tego czasu na biwakowaniu. Podczas tych podróży chodził po bagnach, łąkach, górach, a nawet przetrwał burzę piaskową. W środę 4 sierpnia około godziny 15 mężczyźni dotarli do Parku Narodowego Carlsbad Caverns, położonego w południowo-wschodniej części stanu Nowy Meksyk w górach Guadalupe. Wujek Davida zasugerował im, żeby zatrzymali się właśnie tam. Park był znany z licznych podziemnych jaskiń zamieszkałych przez tysiące nietoperzy. Zostawili auto na parkingu i postanowili rozbić obóz na terenie parku. Przed wejściem podpisali dokumenty, w których zadeklarowali, że mają zamiar spędzić tam tylko jeden dzień i podali planowaną datę odjazdu. Ochrona parku nakazała im przeczytać regulamin, w którym zawarto m.in. nakaz posiadania przynajmniej 1 litra wody na osobę na każdy dzień pobytu, a także obowiązek wyniesienia z parku wszystkiego to, co do niego wnieśli. Mieli również zakaz rozpalania ognia, dotykania roślin i zakłócania spokoju zwierząt. Mężczyźni planowali zwiedzić Rattlesnake Canyon i następnego dnia udać się w dalszą drogę w stronę Kalifornii. Ostrożnie zeszli w głąb kanionu i tam rozbili obóz. Po spędzonej nocy postanowili wrócić do samochodu, jednak nie mogli znaleźć szlaku, na końcu którego znajdowało się ich auto. Błądzili przez wiele godzin, nie mogąc znaleźć żadnego kierunkowskazu. Wkrótce te godziny zmieniły się w dni, a podróżnicy zaczęli wpadać w coraz większą panikę. Po kilku dniach wędrówki w palącym słońcu byli odwodnieni i wydawało się, że mimo przebycia kilku kilometrów nie znajdują się bliżej swojego celu. Kodikian i Coughlin mieli ze sobą 3 butelki wody o łącznej pojemności 1,5 litra i 1,5-litrową butelkę napoju izotonicznego Gatorade. Podczas pierwszego wieczoru spędzonego w kanionie do ugotowania parówek zużyli już 0,5 litra wody. Mimo że przed wejściem do parku otrzymali mapę topograficzną, to żaden z nich nie wiedział, jak ją poprawnie odczytać i ostatecznie porzucili wysiłki rozszyfrowania jej, ponieważ czuli, że wyprowadza ich coraz dalej od celu. Latem temperatury w tamtej okolicy sięgają nawet 50 stopni Celsjusza. Mężczyźni wędrowali niestrudzenie, jednak z czasem coraz częściej musieli robić przerwy, ponieważ ich stan zdrowia się pogarszał. Czuli coraz większe pragnienie i próbowali wszystkiego, żeby je ugasić. Lizali kamienie, jedli owoce kaktusa, a nawet pili własny mocz. Kodikian zrezygnował jednak z pomysłu picia moczu po tym, gdy się zakrztusił. Według tego, co Rafi napisał w swoim dzienniku, dookoła panowała cisza. W innych okolicznościach zapewne byłaby ona relaksująca i przyjemna, jednak w ich sytuacji była przerażająca i przytłaczająca.
Otaczały ich góry Guadalupe i słychać było tylko odgłosy koników polnych i świerszczy i od czasu do czasu szum przelatujących samolotów. 25-latek napisał również w dzienniku bardzo krótko o momencie, w którym zorientowali się, że zgubili drogę. Napisał: nie mogliśmy znaleźć przejścia prowadzącego do samochodu. Wrócili nawet do obozowiska, licząc na to, że ktoś w końcu ich tam odnajdzie. Według Rafiego, trzeciej nocy David zaczął wymiotować śluzem i żółcią. Cierpiał z bólu i poważnie zachorował. Rafi także był w złym stanie, ale nie tak beznadziejnym jak jego przyjaciel. Pospiesznie napisali w dzienniku testamenty i z każdą mijającą godziną tracili nadzieję na to, że ktoś ich odnajdzie i byli przerażeni wizją powolnej śmierci pośrodku pustkowia. Po długiej i poważnej rozmowie zdecydowali się odebrać sobie życia. Chcieli zrobić to, podcinając sobie nawzajem żyły nożem z wysuwanym ostrzem, który zabrali na kemping. Jako pierwszy David próbował podciąć żyły przyjaciela, jednak nóż okazał się zbyt tępy lub jemu zabrakło siły i pozostawił tylko zadrapania. 8 sierpnia 1999 roku doszło do tragedii. Rafi napisał w swoim dzienniku: zabiłem dziś i pochowałem swojego najlepszego przyjaciela. David cierpiał całą noc. Około 5 lub 6 rano odwrócił się do mnie i poprosił mnie, żebym wbił mu nóż w pierś. Podobno Rafi początkowo odmówił, jednak David powiedział, że i tak nie ma dla nich nadziei. Nikt nie przyjdzie, żeby ich uratować. 25-latek ostatecznie zgodził się zrobić to, o co prosił go przyjaciel. Dźgnął go pierwszy, a następnie kolejny raz, gdy przyjaciel nie stracił życia od razu. Kodikian twierdził, że w tamtym momencie David uśmiechnął się, a on trzymał go za rękę, dopóki nie uszło z niego życie. Później Rafi po raz kolejny próbował odebrać sobie życie, przecinając żyły, jednak nie dał rady. Znajdował się sam na dnie kanionu na pustyni. Pochował swojego przyjaciela w prowizorycznym grobie, zasłaniając jego ciało kamieniami, które leżały dookoła. Napisał w swoim dzienniku prośbę, by Bóg, jego rodzina oraz rodzina Davida mu wybaczyli. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 13:30, zaledwie kilka godzin po tych wydarzeniach, Lance Matson, strażnik parku, zwrócił uwagę na bordową Mazdę z tablicami rejestracyjnymi z Massachusetts. Pozwolenie na biwakowanie zostało wydane 2 właścicielom samochodu jedynie na 1 dzień, a teraz minęły już 4. I to nie było zupełnie nietypowe, żeby obozowicze przedłużali swój pobyt, jednak nigdy na tak długo, nikogo o tym nie informując. Lance postanowił więc odnaleźć obozowiczów. Przeszedł przez zbocze góry i zaczął iść w dół kanionu i trafił na obóz znajdujący się 2,5 km od zaparkowanego samochodu. Nigdzie w okolicy nie widział jednak obozowiczów. Gdy podszedł bliżej, spod namiotu wytoczył się mężczyzna i od razu zaczął desperacko prosić go o wodę. Był brudny i miał na sobie tylko parę shortów. W pewnym momencie temperatury sięgały 35 stopni Celsjusza. Gdy dostał butelkę wody, zaczął łapczywie pić, ale chwilę później zwymiotował. Lance poradził mu, żeby na początku tylko zwilżył usta i po chwili zapytał, gdzie jest drugi z turystów. Wtedy Rafi wskazał znajdujący się nieopodal stos kamieni i powiedział: zabiłem go. Prosił mnie o to. W tamtym momencie od śmierci Davida minęły zaledwie 4 godziny. Strażnik ustalił, że mężczyźni próbowali ułożyć z kamieni napis SOS, jednak drugie S było niedokończone. Część ich wyposażenia, niebieska karimata, koszulka i skarpetka, były poplamione krwią, podobnie jak niektóre kamienie wokół. Po Rafiego przysłano helikopter ratunkowy. Czekając na pomoc medyczną, Matson rozmawiał z Rafim o Pensylwanii. 25-latek trafił do szpitala Carlsbad Medical Center, gdzie po godzinie od podania kroplówki z roztworem soli fizjologicznej poczuł się dobrze. Mimo odwodnienia przez cały czas był w stanie mówić bardzo spójnie i wydawał się być w zaskakująco dobrym stanie fizycznym. Do szpitala przyjechali policjanci oraz agent FBI, żeby go przesłuchać, jednak Rafi powiedział, że najpierw chce porozmawiać ze swoim ojcem.
W tym czasie grupa policjantów zajęła się odkryciem ciała Davida i zabezpieczeniem terenu obozowiska w celu zebrania dowodów. Zgodnie z opisem w dzienniku przyjaciela, David został dwukrotnie dźgnięty w klatkę piersiową nożem z ostrzem o długości 10 cm. Sekcja wykazała, że choć był odwodniony, to nieśmiertelnie i potwierdziły to później badania krwi oraz moczu. Udało się ustalić, że wymioty, które wystąpiły u Davida, najprawdopodobniej nie były wynikiem odwodnienia czy zwiastunem rychłej śmierci, a reakcją na zjedzenie niedojrzałego owocu kaktusa. Zdaniem lekarzy, ofiary odwodnienia mają szansę na przeżycie, dopóki są w stanie mówić. Później mogą wystąpić konwulsje i śpiączka, z której w przypadku nieotrzymania natychmiastowej pomocy medycznej mogą nigdy się już nie obudzić. Pogrzeb Davida Coughlina odbył się 2 tygodnie później. Podczas nabożeństwa żałobnego brat zmarłego poprosił żałobników o modlitwę za Rafiego. Nikt z rodziny Kodikiana nie uczestniczył w pogrzebie. Ojciec Davida odmówił dziennikarzom komentarza w tej sprawie. Rafi od samego początku przyznawał się do sprawstwa. Napisał o tym w dzienniku i mówił wprost śledczym, jednak twierdził, że zrobił to wyłącznie z litości i miłości do przyjaciela i na jego własną prośbę. Oczekiwał na rozprawę w domu swoich rodziców w Doylestown w stanie Pensylwania. Termin wyznaczono na 3 stycznia 2000 roku. Sprawa była szokująca i od początku wzbudzała wiele skrajnych emocji. Wkrótce wokół niej pojawiło się także kilka teorii. Pierwsza z nich mówiła o tym, że przyjaciele mogli pokłócić się o kobietę i Rafi z premedytacją odebrał życie Davidowi. Druga teoria mówiła o tym, że Rafi mógł mieć już dość narzekań i czarnych myśli swojego przyjaciela i dlatego posunął się do tak drastycznego czynu. Część osób zastanawiała się również, że może wszystko to, co 25-latek napisał w swoim dzienniku, zostało przez niego sfabrykowane, żeby wyrobić sobie alibi oraz stworzyć pewną fałszywą narrację. Wiadomo przecież, że Rafi był z wykształcenia dziennikarzem i pracował w gazecie, dlatego pisanie przychodziło mu z ogromną łatwością. Zastanawiano się również, jak to możliwe, że skrajnie wycieńczony i odwodniony mężczyzna byłby w stanie przenieść wiele ciężkich kamieni, żeby pochować swojego przyjaciela. Część z nich ważyła nawet 23 kg. Podczas procesu Kodikiana jego adwokat Gary Mitchell opisał zabójstwo jako akt dobroci. Porównał sytuację swojego klienta do żołnierzy walczących na froncie, którzy wiedzą, że jeden z ich przyjaciół nie przetrwa i decydują się ukrócić jego cierpienia. Powiedział, że dwaj przyjaciele znaleźli się w podobnej, pozornie beznadziejnej sytuacji, bez wyjścia i perspektyw ratunku. Stwierdził też, że była to część paktu. Rafi zamierzał odebrać też sobie życie zaraz po tym, jak zabił Davida, jednak był zbyt słaby, żeby to zrobić. Szeryf Michael Click, który był jedną z osób, które odnalazły Rafiego, twierdził, że mężczyzna był odwodniony, jednak nie był bliski śmierci, gdy znaleziono go na pustyni. Szeryf dodał również, że dla niego cała ta sytuacja jest abstrakcyjna, że on w takim przypadku z pewnością próbowałby nieść swojego przyjaciela, nawet wlec go za sobą, poszedłby i wrócił z pomocą, jednak z pewnością by go nie zabił. Eksperci od przetrwania na pustyni ostrzegają jednak przed właśnie takimi próbami racjonalnego wytłumaczenia tych wydarzeń. David Alloway, ekspert od survivalu, twierdził, że gdy człowiek zaczyna się odwadniać, to przestaje myśleć logicznie, zaczyna podejmować irracjonalne decyzje i on sam był nawet świadkiem tego, jak ludzie w takich warunkach zaczęli zachowywać się w zupełnie niepodobny do siebie sposób. Niektórzy decydowali się na przykład na picie krwi własnej lub współtowarzysza, a nawet płynu chłodniczego. Doktor Thomas Thompson, neuropsycholog, który badał Rafiego, powiedział sędziemu, że odczytanie mapy topograficznej w tamtej sytuacji było dla niego niemożliwe i że równie dobrze Rafi mógłby czytać tekst w obcym sobie języku. Człowiek w momencie odwodnienia ma zawroty głowy, mogą pojawiać się nudności, wymioty, a nawet omdlenia. Temperatura ciała podwyższa się, oddech przyspiesza, a cierpiący ma zaburzenia widzenia i problemy z wypowiadaniem słów. Uczucie wycieńczenia potęguje dodatkowo przeszywający ból mięśni.
Dokładnie zbadano dziennik Rafiego pod kątem odcisków palców i przeanalizowano pismo, aby ustalić, czy David rzeczywiście również w nim pisał. Na jednej stronie znajdował się list pożegnalny podpisany David Andrew i zaadresowany do dziewczyny Coughlina, Sonnet Frost. Mężczyzna napisał: Sonnet, kochanie, piszę to drżącą ręką. Nie wiem, co mam teraz zrobić, ale jestem w agonii i wiem, że zrozumiesz. Bardzo cię kocham. Od środy prawie nie jadłem i nie piłem. Nikt nie przychodzi z pomocą. Kocham cię. Inny wpis w dzienniku brzmiał: nie pozwolimy, aby myszołowy się nami żywiły. Niech Bóg nam wybaczy. Kolejny wpis, napisany przez Rafiego, mówił o tym, że David poprosił o kremację jego szczątków i rozsypanie prochów z krawędzi Wielkiego Kanionu. Detektyw pracujący nad sprawą zeznał przed sądem, że rozmawiał z przyjaciółmi i współpracownikami obu mężczyzn i wszyscy zgodnie twierdzili, że Rafi i David byli najlepszymi przyjaciółmi, że nigdy nie było między nimi konfliktów i nie kłócili się nawet o żadne błahostki. Jednak prokurator Les Williams powiedział, że Rafi odebrał życie swojemu przyjacielowi świadomie i celowo i że nie można nikogo zabić z litości, tylko dlatego, że nas o to prosi. Podkreślił, że nie uważa, żeby Rafi był złym człowiekiem, jednak zrobił coś bardzo złego i powinien ponieść za to surową karę. Przed sądem Kodikian po raz kolejny przyznał się do sprawstwa w tej sprawie, jednak powiedział, że wierzył, że robi swojemu przyjacielowi przysługę i że ratuje go od bolesnej śmierci w cierpieniach. Powiedział, że motywowała go tylko litość i miłość, a nie szaleństwo związane z odwodnieniem. Za ten czyn groziła mu kara do 20 lat pozbawienia wolności, jednak ostatecznie został skazany na 2 lata więzienia i 15 lat w zawieszeniu. W momencie naruszenia zasad zawieszenia wyroku musiałby odsiedzieć całe 15 lat. W uzasadnieniu tego wyroku sędzia Jay Forbes powiedział, że Rafi nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa oraz wielokrotnie i szczerze wyraził skruchę. Mężczyzna zasługiwał na poniesienie kary, ale nie tak wysokiej jak ta, o którą wnioskowała prokuratura. Kodikian był niewątpliwie świadomy tego, co robił, kiedy odbierał życie przyjacielowi, jednak sąd nie miał wątpliwości, że wyrzuty sumienia Rafiego są prawdziwe. Rodzina Davida wydała oświadczenie, w którym przekazali, że ich zdaniem nie było powodu, dla którego Rafi mógłby źle życzyć Davidowi. I choć w sprawie nadal pozostają pewne wątpliwości i pytania, to nie wierzą, żeby Rafi miał złe intencje i nie czują do niego nienawiści. Rafi Kodikian opuścił więzienie w listopadzie 2001 roku i nie jest wiadome, co dzieje się z nim od tamtego czasu. W 2002 roku powstał film fabularny pod tytułem Jerry w reżyserii Gusa Van Santa, inspirowany tą sprawą. A w 2003 roku Jason Kersten napisał książkę opisującą wydarzenia, do których doszło tamtego dnia na pustyni, zatytułowaną Journal of the Dead – A Story of Friendship and Murder in the New Mexico Desert. I to jest już koniec tej trudnej i niejednoznacznej sprawy. Wszystko wskazuje na to, że Rafi miał czyste intencje, zabijając swojego przyjaciela. I choć dla wielu osób może wydawać się to kompletnie nielogiczne, to myślę, że nie możemy tego oceniać czy mówić, co my zrobilibyśmy na jego miejscu, dopóki nie znajdziemy się w takiej lub podobnej desperackiej sytuacji. Ja na przykład wiem, że mam wręcz fobię związaną z dostępem do wody i kilka godzin, nie mówiąc o dniach, z pewnością doprowadziłoby mnie do takiego stanu, że porzuciłabym wszelką logikę i może nawet znalazłabym się na miejscu Davida i prosiłabym kogoś, żeby ukrócił moje cierpienia. Choć oczywiście mówię to czysto teoretycznie, ponieważ nie wiem, czy w takiej sytuacji wygrałby strach i fobię, czy może instynkt i wola przetrwania. Jest to wyjątkowo fascynujący, choć tragiczny temat, dlatego jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Podzielcie się tym w komentarzach. Możecie też również jak zwykle pisać tam propozycje tematów do kolejnych odcinków z serii Zagadek Kryminalnych lub mojej miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!